kochani moi, z wielkim zaskoczeniem, niedowierzaniem i wzruszeniem obserwuję, jak wielkim odzewem spotkała się moja zbiórka na pomoc w walce z moją chorobą. To poruszające i obawiam się, że trudno mi będzie oddać słowami swoją wdzięczność. Siedząc tutaj przed wami, chciałbym serdecznie podziękować. Gdzie oczywiście ja z całego serca serdecznie dziękuję. Każdemu z was dziękuję za wsparcie finansowe, słowa otuchy i wsparcia, udostępnienie linku ze zbiórką oraz jakże ważne wsparcie psychiczne, które naprawdę mnie bardzo buduje. To bardzo, jak powiedziałem, budujące, gdy widzi się ludzi z pięknymi wartościami, empatią i bezinteresowną pomocą. Dzięki wam pojawiła się szansa na wygranie tej walki i powrót do pełni zdrowia, żebym normalnie już funkcjonował, a nie męczył się z bólu w nocy, co są takie przypadki, że nie mogę spać nawet od godziny 12 do 4, bo jest taki ból, że nie idzie tego wytrzymać, a tabletki mogą nie dać rady już nawet na ból. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i wygram to, staram się, żeby to wygrać. Nie zatrzymuję się, idę dalej. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że tydzień zaczynam od opatrunków, jak zawsze u chirurga. Później, jak wypisze mi receptę, trzeba ją wykupić. I oczywiście za 2 dni znowu powtarzam to samo. A teraz jestem właśnie przy szpitalu, gdzie idę na opatrunek. Później wam jeszcze coś powiem, jak wyjdę z opatrunku. To do później, na razie. No jestem właśnie, wyszedłem od doktora Łagana. Chodzę zawsze w poniedziałki i czwartki na opatrunki oraz na czyszczenie rany. Jestem zadowolony dzisiaj właśnie za taką fajną robotę. A teraz jadę, kieruję się do domu, do apteki i jeszcze się z wami połączę. Okazało się, że jeszcze mam receptę na sól fizjologiczną, którą właśnie muszę wykupić, więc że jestem na rynku i jest apteka, skorzystam z tej sytuacji i idę właśnie do niej. Jestem zawiedziony, ponieważ nie kupiłem tego, co miałem kupić. Oczywiście chodzi o sól fizjologiczną, która służy do przemywania mojej rany, która nie zaszkodzi na ranę i nie podrażni. Trudno, idę do następnej apteki. Może w jednej będzie następnej, w drugiej, trzeciej aż znajdę.